Witajcie, 16 maja, chwilę mi nie było. A dlaczego mi nie było? No, chciałem powiedzieć w dużym skrócie, ale to się nie da za bardzo. Nie było mnie, bo co, no zacząłem trenować gołębie, chyba coś tam nagrałem z pierwszych treningów. No ale tak, nie zrobiłem, nie połączyłem tych filmów z treningów. No ale pierwszy trening też z kabiny, jakoś nie byłem mega zachwycony, bo czułem, że no, w tych gołębiach nie ma mocy, no. Że to się nie zapowiada na nic ciekawego. Zresztą znacie tam ostatnie odcinki, kto ogląda oczywiście. No i co? Pierwszy lot, to wszystko było tak, no nic się nie zgrało, nic się nie domknęło. Pierwszy lot, katastrofa. Ogólnie no lot też nie był jakiś taki specjalnie ciekawy, bo był front, te gołębie wręcz doleciały do ściany deszczu. Im dalej położone gołębniki, tym gorzej, bo ten deszcz się dłużej trzymał. No i co? No, na tym locie, tak sezonu jeszcze nie zacząłem nigdy, miałem jeden konkurs. Więc co tu nagrywać? Co tu gadać? No, zacząłem, krótko mówiąc, kombinować z tymi gołębiami. No, byłem troszkę przyłamany. I zbliżał się nieuchronnie drugi konkurs. I też no, grubo się zastanawiałem nad tym, bo też akurat u nas nie przekładaliśmy tego lotu. Lecieliśmy w niedzielę. Było mega zimno. No, ale takie były decyzje, a nie inne. A ja z racji tego, że no też akurat była taka sobota, że mi tak wyszła sytuacja, że ciężko byłoby mi zakoszować te gołębie. A z racji tego, że jeszcze pogoda do bani, to jakoś wynik też nic niespecjalny, jeden konkurs, to się i tak nie liczę już na starcie, to stwierdziłem, że odpuszczę sobie ten lot. I w sumie na drugi dzień nie żałowałem, bo chłopaki mieli duże straty. I to gołębi, głównie w sumie starych, takich 2-3-letnich. W tygodniu coś im podochodziło, ale to te gołębie już nie dawały na ten lot, co był w tą niedzielę. No w tą niedzielę, tak wam powiem szczerze, że już troszeczkę lepiej było, bo na 38 w koszu miałem 10 konkursów. No ale to już jest coś. Ale właśnie dlaczego? Co chciałbym wam powiedzieć? Jakie tam były przyczyny? Tak po czasie, jak wnioskuję, że po prostu no, te roczniaki mi tutaj nabruździły, bo no, popsuły mi cały harmonogram. Jedne młode już były do odsadzenia, a drugie się kluły. No, to była masakra. W końcu się wkurzyłem i co mi było do odłożenia, odłożyłem. Co nie dorosło, to poszło. Wiadomo gdzie. No i przez to też właśnie, że czekałem na te roczniaki, to już nie było czasu, bo już kolejne młode się kluły, więc zrobiłem tylko 4 dni kuracji na rzęsistka, troszeczkę mało. Więc co, krótko mówiąc, poprawiłem sobie 2 tygodnie temu po tym takim locie do bani, zrobiłem sobie kurację na rzęsistka tymi kroplami, odpowiednikiem Gelbe Tropfen, Tryptoflawin dla rybek. Z dawkowaniem tym, co tam kiedyś nagrałem film o rzęsistku. Więc dałem sobie to przez 2,5 dnia. No i później nie koszowałem tych gołębi, to wiadomo. Ale po tej kuracji dałem sobie probiotyczki. No i gołębie tak, taki tydzień, jaki miały, tak im dawałem jeść. No i ten miały urlop na weekend. A z racji tego, że miały urlop, to zrobiłem im jeszcze kurację na kokcydia. Swoją drogą było tak, że niektóre gołębie miały KUK, a niektóre, o, czyszczą się ptaki, bo padało, a były na oblocie i troszkę je zmokły. Jedne miały KUK, miały OK, drugie właśnie tak polewały z taką zawiesinką ala jak to mój kolega z oddziału powiedział, tak jak woda z propolisu, takie mleczko. I ten kolega, dziękuję mu, bo widzicie, da się żyć w oddziale dobrze z chłopakami. U nas ogólnie jest
nie można narzekać i mówi, że to może być koksydioza. Sobie tak pomyślałem, poczytałem. Więc dawałem już od niedzieli, z racji tego, że nie były na locie, dawałem im Bajkoks. I dałem im go przez 2,5 dnia w sumie. W ilości 3 ml na litr. Troszkę inaczej niż tam jest na tym, ale tak dałem. A, dlaczego stwierdziłem, że główną przyczyną może być koksydioza? Bo jak zauważyliście, kulały mi tutaj gołębie. Teraz już stare nie kuleją. No i o, samica od tego samca, co kulała na tą nogę, to akurat przyszła z lotu rozbita i dalej kuleje. Jedno przeszło, drugie przyszło. Ale ogólnie nie kuleją już. I wiecie co? Zacząłem sobie czytać o koksydiozie, o różnych okurach i tak dalej. I wyczytałem, że są różne odmiany koksydioz. One w zależności też w różnym układzie, w różnym miejscu w układzie pokarmowym się rozprzestrzeniają głównie. I zwróciło mi uwagę, bo jeden ze szczepów koksydiozy lubi się rozwijać w jelicie biodrowym. To co prawda jest u drobiu. Ale sobie wszedłem w internety, zacząłem szperać i okazuje się, że dlatego jelito biodrowe i u gołębi tak samo, to jelito kręci się właśnie w obrębie nogi. I tak sobie pomyślałem, że możliwe, że te jelita w tym miejscu są właśnie przez koksydiozę podrażnione i przez to te gołębie kuleją. Mogę się mylić. To jest taki mój domysł, to nie jest jakieś badanie naukowe, ale tak sobie pomyślałem. Więc no, tym bardziej obstawiałem, żeby tą kurację szybko zrobić. Poza tym drugim takim wskaźnikiem, no przy koksydiozie wiadomo, te jelita, ta flora jelitowa jest zaburzona, nie ma takiej wchłanialności tych substancji obżywczych, które gołąb trawi i przez to też po prostu na przykład mi młode, tak aż z reguły było tak, że ja mogłem młode odkładać po 21 dniach. Teraz te młode były w miarę zdrowe, ale no tam było z 25 dni, jakbym je tak mógł dopiero odkładać, więc stwierdziłem, że to też mogłaby być przyczyna. No i stąd też kuracja na koksydiozę. Swoją drogą, akurat mi się udało dobić do Manfreda z przedlocia. Teraz im bardziej popularny, tym ciężej się do niego dostać. Ale no bardzo cenię takich ludzi, bo no doradził mi na miarę swoich możliwości czasowych, to mi doradził. A zresztą w swoim filmie też jednym tam opowiedział, że na koksydiozę to taka, później się dowiedziałem, to taka szkoła ze Śląska, że daje się tą wodę z gotowanych ziemniaków, ale nie obranych po prostu, z obierek. Dawniej z parnika, swoją drogą też zawsze dawaliśmy kurczakom u nas, jak się hodowało jeszcze świnki, gotowało się parnik, to tą wodę dawało się kurczakom i rzeczywiście pod tym względem koksydiozy, bo koksydioza dotyczy też i kur, to były zdrowsze. Ale no, ja postawiłem jednak tutaj na chemię, dałem sobie tego Bajkoksu. I wiecie co, jeszcze wyczytałem, że przy koksydiozie bardzo często pojawia się E. coli. E. coli. I co? Jak zrobiłem tą kurację, to już troszeczkę lepiej było, ale po tym locie teraz tego knifa mi sprzedał właśnie pan Manfred z przedlocia. Może on się podzieli, co jest dobrego na E. coli. To jest jego knif, więc ja nie będę mówił, ale taki fajny, naturalny, bez chemii. Stosowałem go już wcześniej, bo też miałem właśnie, no to też świadczy o tym, że była koksydioza, bo z tą E. coli, z tymi pałeczkami E. coli miałem problem właśnie głównie u młodych gołębi, jak one się zestresowały na pierwszych treningach. I co? Zrobiłem to teraz, w tym tygodniu, zrobiłem to przez 2 dni. No i dzisiaj aż mi się chciało nagrać wam film, bo te gołębie już wyglądają po tych 2 dniach, no i po tych 3 kuracjach można powiedzieć całkiem inaczej. O, widzicie, tu ten sam jest mi przyszedł z treningów, on był taki osowiały wręcz, zrobiłem mu, no
Też podejrzewam, że właśnie miał E. coli. Zrobiłem mu kurację. No już jest okej. Okay. Tutaj ten się widzę tam wygrzewa. Wygrzewa. No, kąpał się troszeczkę. Więc no już jest... A, przepraszam, to chyba tego mi... Tak, o tego mi chodziło. Ten wrócił. Bo to są obydwa samce od mojego kolegi. Z oddziału. Ten i ten. Bardzo podobny do siebie. Krzyśka Kiełbasy i Tomka Chłopka. Taki duet. A, kręciłem u nich film. To są od nich ptaki. O, widzicie, ja też troszeczkę przeziębiony. No tak bym wam chciał dzisiaj opowiedzieć w dużym skrócie, jak to wygląda. No, nadzieje są już... No, tylko nie gram już o nie wiadomo co, więc lecę sobie na lajcie. No ale zobaczymy, jaki będzie ten lot w tą niedzielę. Myślę, że już będzie lepiej. Myślę, że już będzie lepiej, że coś już te gołębie zaczną pokazywać. No, ten tego samczyka nie zakoszuje, bo złamał. Pierwsza lotka jest ok, druga, trzecia, czwarta złamana. Ale w tym tygodniu ogólnie mieliśmy taki lot konkretny pod wiatr. Tą dziesiąteczkę wybiłem. 16 km nawet w dziób pokazywało. Tak godzinę nawet 2 godziny lotu były puszczone o 7 i zameldowały się przed 11. To 4 godziny lotu. To połowę, można powiedzieć, leciały w takim dosyć dużym wietrze. No to ja mu odpuściłem, gdzie on z takim skrzydłem, to nie da rady. Ale ogólnie no, doświadczone gołębie uderzyły, ale u mnie druga na gołębniku była samiczka roczna od tego samca. Swoją drogą to była córka właśnie tego emeryta. 3213. Mam takich dwóch braciaków, 3213 czy 214. Ogólnie gołębi mam więcej do lotu, ale parę jest kontuzjowanych. Tutaj ten był na treningu. Myślałem, że jest dziadyga, bo mi nie przyleciał z 30 km, a on przyszedł po tygodniu, chłopina, nogi w błocie umazane, widzicie, nie ma troszeczkę piór na ogonie, ma tutaj mostek, nie, że złamany, po prostu zdarł skórę tak, że jeszcze tutaj zdarł, że mu wolę po prostu było widać, ale podkurował się tam kilka dni po prostu, gdzieś tam, gdzie uderzył i spadł i doszedł chłopina, także szacun za to. Ale mimo woli na koniec sezonu będzie musiał iść do kosza i pokazać jeszcze, że coś w tej głowie ma. Oczywiście teraz to się już nie da. No i kary zaczął mi w tym roku. Wiedziałem, że on akurat jakbym na tym drugim locie coś by tam pokazał, bo on tam ma formę, no i teraz zrobił ten konkurs. A on lubi 500-ki, więc jest nadzieja na kolejne loty. Z młodymi mam teraz, młode próbuję właśnie też wyciągnąć. Też im zrobiłem kurację bajkoksem, ale dam im dosłownie parę dni i będę robił przegląd. To, co się tam fajnie zregenerowało, co nie ma jakichś oznak, to zostanie. Wolę mieć mniejszą ilość do pracy, ale takich, co jak się wchodzi do gimnika, to się chce pracować. A nie jak wchodzisz i widzisz tam takiego, no to wiecie, na co bierze ochota. Dajcie mi znać, proszę, w komentarzach, jak u was loty. No, słyszałem, że teraz ogólnie po Polski ma tak nieciekawie. Dajcie znać w komentarzach, jak tam u was loty idą. Czy będziecie mistrzami, czy nie będziecie. Czy będziecie takimi cietami jak ja w tym sezonie. No ale wiecie, no fajnie się chwali, fajnie się ogląda te listy kolegów na grupach. Jak same jedyneczki. Ale mi nie chodzi o to, żeby się chwalić, bo ja nie sprzedaję gołębi. Nie chwalić jedyneczkami i moimi też umiejętnościami na mistrza Polski, bo też nim nie jestem. Ale chciałbym wam pokazać właśnie taką drogę po prostu w hodowli, bo to nie tylko hodowla gołębi, to nie tylko sukcesy jedyneczki, tylko właśnie takie, głównie takie porażki. I ja też chcę na tych porażkach się jak najwięcej uczyć, wyciągać wnioski, bo no, najlepiej się na takich rzeczach uczy. Więc myślę, że coś mi to już pomoże w dalszym lotowaniu, no. Mam taką nadzieję. To dobry lot i pozdrawiam kolegę
Manfreda. I jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi. No, trzymajcie się, cześć.